patriotycznie zrobiło się przed pierwszym gwizdkiem walijskiego arbitra, który chyba poczekał. Widocznie zna dobrze polski hymn. Dopiero po zakończeniu śpiewania Mazurka Dąbrowskiego rozpoczęło się to spotkanie. Zaczyna dynamicznie drużyna Śląska Wrocław. Już prowadza piłkę Lewko. Dobre zagranie na prawe skrzydło. Jest Exposito w 16. Radzi sobie jednak Pryliewicz. Pierwsza dobra interwencja serbskiego obrońcy. Koncentracja na progresie piłki, szybkości jej rozegrania. I to pokazują od pierwszej minuty wrocławianie. Praszelik do boku. Już szalenie piłki. Pusta bramka. Gol! 1-0. Znakomity początek i ten, który ostatnio straszy rywali, czy to w lidze, czy w europejskich rozgrywkach. Robert Pich trafia na 1-0. Lewko właśnie tym był zawodnikiem, który rozpoczął znowuż tą akcję. Bardzo dobre, prostopadłe podanie do Exposito, zgranej piłki. Jeszcze później podanie do boku. Dośrodkowany w pole karne i tam już Pich wykorzystał błąd bramkarza. Pich, który jest oczywiście teraz w bardzo dobrej formie, strzela swojego gola. Znakomita dyspozycja Roberta Picha. Dwa gole w Gumli, wszedł z ławki przy tym niekorzystnym wyniku przeciwko Warcie Poznań. Też dał wyrównujące trafienie, dobre progresywne podanie. Potem też znakomita ocena sytuacji przez Praszylika. Wszelenie piłki, bron tutaj Jermakowa i wykorzystane to wszystko przez idącego za tą akcją pazernie, jak widzimy, Roberta Picha. Śląsk dobrze zaczął to spotkanie. Już ten początek pokazywał właśnie, że tutaj od razu będą chcieli piłkarze z Wrocławia jak najszybciej właśnie strzelić gola. Udało im się to. I tak jak żeśmy powiedzieli, Pich, który w dotychczasowych meczach prezentował się. Szansa na kontratak, już rywa się tam między dwójkę środkowych obrońców Kone. Gola jednak znakomicie ustawiony, Deble jednak z powrotem do Kone. Kone, jego pierwsza próba, ale spokojnie. Michał Szromnik. Tak, trzeba doskakiwać tutaj do napastnika. Innego rozwiązania niż nabicie piłki o Praszelika. Spokój, brawo, ale wybicie już niecelne. Mączyński. Robert Pich. Robert Pich lewą nogą! No i nie było to takie łatwe do przewidzenia dla bramkarza uderzenie, ale jednak nie trafi. Faktycznie ten cel zostanie spełniony. Będzie mnóstwo, więc każdy tutaj będzie czuł się na pewno w drużynie Śląska potrzebny. Exposito! Kapitalne uderzenie, przyjęcie piłki, strzał lewą nogą. Nieporozumienie jednak przejmuje Mano Jan. Wyjście tutaj Lewkota bez faulu. Urywa się Kone. Dobre zagranie w tę wolną strefę do Kone. Ten poszukuje Deble! Pierwsza naprawdę taka stuprocentowa sytuacja po własnym pola karnego, aby odebrać piłkę zwrotną od kolegi Pobulić. Deble, Arakelian, znowu niebezpieczeństwo i piłka przechodzi nad bramką. Z dobrej strony dzisiaj, dostając szansę gry od pierwszej minuty od trenera Vardara Biczakciana. Świetnie teraz Deble, już zagranie do Kone i to się musiało tak skończyć. 1-1. Mori Kone. Tak jak powiedziałeś, Bożydar, że musiało się tak skończyć, bo faktycznie tutaj Ararat miał cały czas przewagę. Gra w zasadzie była cały czas tutaj pod polem karnym Śląska. Coraz częściej dochodzili do sytuacji strzeleckich piłkarze z Zerwania. No i faktycznie wykorzystali swoją sytuację i Kone strzelił na 1-1. Bardzo dobre zagranie Malakiana, w tempo też zachowanie Kone, który dobrze czytał tę linię spalonego, natomiast gdzieś tam te dwa nieodpowiedzialne zachowania w bocznym sektorze boiska, gdzie ten atak powinien nastąpić bardziej zdecydowany, to spowodowało, że dosyć szybko... Tak, tutaj Mączyński, również Makowski, Sobota, który właśnie wszedł na boisko. No oni tutaj muszą opanować grę w środku. Serge Deble, znowu wyłożenie piłki, tak, to się stało. Deble do Kone, nie obudził się Śląsk po tej bramce i już jest 2-1 dla piłkarzy z Erywania. Powiedziałeś, że Śląsk się nie obudził, Śląsk zaczął spać od 20 minuty praktycznie i od tamtej pory cały czas jest śpiący. I tutaj goście wykorzystują drugą sytuację i robi się bardzo, bardzo nieciekawie w tym meczu. Mówiliśmy o skuteczności Kone, on to potwierdza. Znowu strata w środku, Pobulić, podanie do Deble, zagranie w tempo, nie zdążył na wślizgu Wojciech Gola i zaczynają się poważne kłopoty dla WKS-u. Oczywiście, a Ormianie będą teraz tutaj też napędzeni tymi golami, uwierzyli w to, że... Potrzebują piłkarza Raratu, aby doprowadzić do dogrywki.
43. minuta. Makowski do Roberta Picha. Robert Pich, czyżby odpowiedź zabrakło niewiele, aby tutaj gdzieś też stracone dwie bramki. Trzeci z rzędu mecz i też już dwa gole na koncie strat piłkarzy z Wrocławia, więc wiemy doskonale, w czym trzeba się poprawić, jeżeli ten wieczór na razie tak trudny tutaj dla wojskowych ma zakończyć jednak się tym, na co wszyscy czekamy. Awansem do trzeciej rundy eliminacji do Ligi Konferencji. Ale zaczynają grający na biało piłkarze Araratu. Znowu bardzo dynamicznie Kone, już piłka zagrywana do boku. Jest Lewkot, bliski był tam Malakian. Właśnie akcja tych dwóch piłkarzy. Mączyński do wbiegającego tutaj Makowskiego. Jeszcze Makowski, gdzie jest piłka w siatce? Rafał Makowski, 2-2. No i ważny moment teraz, właśnie strzelona bramka szybko na początku drugiej połowy. Może ostudzi właśnie zapały tutaj gości na to, że mogą jeszcze jakiś korzystny rezultat osiągnąć. Makowski dobrze teraz znalazł się w polu karnym, dobrze właśnie wbiegł. Zawodnik biegający z drugiej linii zawsze jest zagrożeniem dla obrońców. Makowski właśnie wykorzystał tutaj dobre podanie. Tak, tutaj powalczył, no tak, nie wiem, czy ta piłka nie odbiła się od dłoni Makowskiego, za chwilę sobie to zobaczymy. Miękko pocięta piłka przez Mączyńskiego. Wszystko to się później zakończyło nieszczęśliwie dla Pryliewicza, który nie bardzo się zorientował, gdzie ta piłka się znajduje za jego plecami. Makowski, mimo gdzieś tutaj pójścia na wślizgu dwójki piłkarzy, ale tak, ale widzimy, pokazuje już po konsultacji Iwan Griffith ze swoim asystentem, że było zagranie ręką, a zawsze jeżeli piłkarz po takim zagraniu trafia do siatki, wówczas gra musi być. Mączyński, zobaczmy gol, a to jest jego pozycja, jego klepka na podanie i Lewkot. Wreszcie pada gol wyrównujący dla WKS-u. Mączyński długo czekał tutaj właśnie na to, żeby gola odpowiednio znalazł sobie miejsce w polu karnym. Tym razem bardzo dobrze zagrał do stopera Śląska i gola tak w pierwszym meczu również dzisiaj zdobywa swoją bramkę. Wiemy, jak skuteczny jest przy stałych fragmentach gry, przy tego typu wrzutkach. Gola, jego strącenie piłki do Szymona Lewkota, jego bramka na 2-2. Tak, bo to jeszcze Lewkot tam był zawodnikiem, tak, bo tu gola oczywiście strącił, ale Lewkot się znalazł przed samą bramką i oczywiście tutaj był strzelcem tego gola. Także dwójka środkowych obrońców drużyny wrocławskiej wyręcza zawodników ofensywnych. Do tej pory no praktycznie Waldek tutaj mało pokazuje tych swoich atutów. Do rozegrania podszedł Exposito. Janasik, dobre odegranie piłki i gol! Robert Pich, Śląsk, Ararat 3-2! Właśnie, kto tu mógłby strzelić bramkę z akcji jak nie Pich dzisiaj? Zdecydowanie najlepszy zawodnik na boisku. Zdobywa swojego kolejnego gola. Załamany Wardar Piczak-Cian. Gratulacje w sztabie. Jacek Magiera, Tomasz Łuczywek, Paweł Kozub. No i ten, który szaleje w ostatnim czasie, a więc Robert Pich. Dobre wyjście teraz na pozycję. Też akcja Janasika. Widzimy, rozpoczął to wszystko Exposito. Janasik, od razu błyskawicza decyzja o dośrodkowaniu. Spóźniony teraz wyraźnie Pryliewicz. I finalizacja fenomenalna Roberta Picha. To, co zauważyłeś, Bożydar, tutaj zagranie Janasika bez przyjęcia. To było kluczowe właśnie w tej sytuacji. Pich właśnie dlatego mógł dojść do tej sytuacji strzeleckiej i bardzo dobrze później ją wykorzystał. Musi utrzymywać się przy piłce Śląsk Wrocław przy tym sposobie. Kobiano stawiony po tej samej stronie boiska co Arakeliena, więc na prawej flance tutaj przepycha się Exposito nad bramkarzem. Gdzie jest piłka? Nie zorientował się Jermakow, ale dobrze zareagował teraz. Akcję swoich kolegów. Exposito. Na pewno w każdym z tych spotkań w tym sezonie nie grał w pierwszym w Parnawie przeciwko Pajdę. Widoczna teraz ma szansę na dogranie piłki do Roberta Picha. Gra w europejskich pucharach temu piłkarzowi tutaj służy i jest skuteczny. Jeszcze odbiór Stanojewicza. Stanojewicz, idą po jeszcze jedną bramkę piłkarza Araratu i trafia. I
trafia Silue. Jest 3-3. Mówiliśmy o tych punktach do rankingu, że należało to spotkanie wygrać, dopisać sobie kolejne gdzieś te punkciki. Natomiast to się widzimy, jak kończy Silue. Bardzo dobra finalizacja tej akcji w 89 minucie. Ararat ma kolejną bramkę. Znowu brak przechwytu w środku pola Mączyńskiego. Znowu dwa prostopadłe podania i to się błyskawicznie kończy wykończeniem tego wszystkiego po dobrym zagraniu Margariana Silue. I to, co mówiliśmy również tutaj przy tej akcji, przy tej stracie gola, również brakowało tych środkowych pomocników, żeby byli ustawieni bliżej. Chociaż oczywiście gdzieś poprzeczka, jeżeli chodzi o zespół Ligi Rosyjskiej, zawieszona będzie zdecydowanie wyżej niż jeżeli chodzi o zespół z Litwy. Jeszcze jest szansa na dobre dogranie piłki przez Makowskiego. Zobaczmy, piękny strzał i szkoda, że to nie wpadło. Jermakow broni to uderzenie fenomenalne. Pawłowski. Pawłowski, zobaczmy, dobra piłka, ale znowu Jermakow broni. Znowu Piasecki. Remis niż porażka w tym spotkaniu, ale jeszcze gramy. Spokój teraz Marka Tomasza, który wytrzymał. Znalazł jeszcze Garcia z przodu Sobota, ale to jest gwizdek, który kończy to spotkanie. Śląsk, Ararat, 3-3. Nerwowa ta pierwsza część spotkania mimo...